Potężna farma Mount Holly skrywa bardzo ponure tajemnice. W 1987 roku w zagadkowych okolicznościach zaginęła tam 26-letnia Corina Malinowski. 10 miesięcy później, w tym samym miejscu, po raz ostatni widziana jest jej 11-letnia córka, Annette. Śledztwo policji ujawniło, że nie był to niestety koniec tej mrocznej listy. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Położona w odległości około 50 km na północ od miasta Charleston, plantacja Mount Holly zajmowała prawie 2,5 tysiąca hektarów. Na jej terenie znajdowała się fabryka aluminium, ale większość posesji stanowiły bagna i mokradła. Rola Steve'a w nowej pracy miała polegać na opiece nad tym terenem. By ułatwić mu wykonywanie obowiązków, pracodawca mężczyzny, czyli właściciel fabryki, pozwolił rodzinie wprowadzić się do domku znajdującego się na potężnej posesji. Drewniana chata, w której mieszkało małżeństwo, była położona niecały kilometr od bramy głównej plantacji. Corina i Steve nie mieli sąsiadów. W najbliższej okolicy nie znajdował się żaden inny dom, w którym ktoś by mieszkał. Oprócz bagien, lasów i ich budynku nie było nic więcej. Jedynie dzikie zwierzęta, w tym aligatory. Chata, w której żyli przez kilka lat, istnieje do dziś. Opisano ją w artykule ABC News 4. Otoczona jest wysokimi cyprysami i hiszpańskim mchem, zwisającym z gałęzi potężnych dębów. Na tym terenie znajdują się setki akrów bagien. Naprawdę niewiele się zmieniło od 1987-88 roku. Ta posesja to wciąż dużo lasów i terenów podmokłych. Gdy Corina i Steve Malinowski wprowadzili się na plantację Mount Holly, byli małżeństwem od niecałego roku. Para poznała się podczas imprezy karnawałowej, gdzie mężczyzna pracował jako aktor cyrkowy. Kilka miesięcy wcześniej odszedł z wojska, a praca w branży rozrywkowej była kolejną dorywczą robotą, której podjął się w tamtym czasie. W poszukiwaniu zarobku podróżował po całych Stanach Zjednoczonych. Młodzi szybko przypadli sobie do gustu. Kiedy zdecydowali się na ślub, znali się zaledwie pół roku. Przed ołtarzem stanęli 16 października 1981 roku w Teksasie. Corina miała już wtedy 3-letnią córkę. W ciążę zaszła w wieku zaledwie 16 lat. Dziewczynkę nazwała Annette. Z nieznanych nikomu powodów nigdy nie powiedziała, kto jest jej ojcem. Nie wiedziała tego po latach nawet najbliższa rodzina, w tym brat i jego żona. Nie wiadomo też, czy Corina kiedykolwiek powiedziała Annette prawdę. Po narodzinach dziewczynki młoda mama musiała ciężko pracować. Wszystko dlatego, że dziecko wychowywała samotnie. Aby związać koniec z końcem, podejmowała się najróżniejszych zajęć. Dużym wsparciem w tym czasie byli dla niej jej brat Leon i szwagierka Sandy. To właśnie z nim łączyła ją silna więź. Dzieciństwo mieli trudne. Ich matka zmarła bardzo młodo, a ojciec nie interesował się dziećmi, rzadko bywał w domu. Cory, jak nazywali ją bliscy, i Leon wychowywali się właściwie sami. Steve, zanim związał się z Coriną, był żonaty i to dwukrotnie. Z poprzednich związków miał też dwie córki. Mężczyzna opowiadał znajomym, że jego pierwsza partnerka zginęła w pożarze wraz z ich wspólnym dzieckiem. Choć jak później ustaliła policja, nie była to prawda. Steve po prostu porzucił kobietę. Nieznane pozostają losy jego drugiej żony.
Jakiś czas po przeprowadzce na plantację Mount Holly, Corina postanowiła znaleźć pracę. Zatrudniła się w sklepie spożywczym o nazwie Oasis. To był mały, rodzinny biznes prowadzony przez mieszkańców. Lokal mieścił się przy głównej ulicy, w pobliskim miasteczku Somerville. Właściciele uwielbiali kobietę. Chwalili ją za sumienność i pracowitość. Jeszcze w tym samym roku Corina zaszła w ciążę i urodziła synka o imieniu Thomas. Dwa lata później, w 1984 roku, na świat przyszedł drugi syn, James. W tym czasie Annette, córka Cori z poprzedniego związku, uczęszczała do lokalnej szkoły. Według relacji większości nauczycieli i rówieśników była mądra i lubiana, ale nie każdy miał o niej takie zdanie. Jedna z nauczycielek, uczących dziewczynkę w szóstej klasie, twierdziła, że od pierwszego spotkania z nią miała wrażenie, że z dzieckiem jest coś nie tak. Wydawało jej się, że Annette jest strasznie nieszczęśliwa. Relacja Coriny i jej męża Steve'a niemal od samego początku była trudna. Potwierdził to wielokrotnie brat kobiety oraz jego żona. U Malinowskich często dochodziło do kłótni. Podobno zdarzała się też przemoc. Czasem podczas awantur Corina oddawała agresywnemu Steve'owi. Pewnego razu uderzyła go patelnią. Głównymi powodami sprzeczek między parą miały być pieniądze i alkohol, którego Steve nadużywał. Jak podają niektóre źródła, mężczyzna zmagał się również z uzależnieniem od kokainy. Tak po latach mówiła szwagierka kobiety, Sandy Sagers. Dzwoniła do mnie za każdym razem, gdy pojawiały się problemy. To zdarzało się nawet kilka razy w miesiącu. Brat Cori wiele razy namawiał ją, aby zabrała dzieci i odeszła od męża. Zapewniał, że wraz z żoną są gotowi pomóc jej w codziennym życiu oraz wychowaniu pociech. Ale mimo trudnej i przemocowej relacji z partnerem, Corina nie chciała go opuszczać. Lata mijały, a para wciąż żyła razem. Wszystko zmieniło się pewnego wieczoru 1987 roku. Był 22 listopada, kiedy zaniepokojony właściciel sklepu spożywczego, w którym pracowała Cori, przyjechał pod bramę jej domu. Kobieta tego dnia nie dotarła do pracy, co zupełnie do niej nie pasowało. Zawsze stawiała się w sklepie na czas i uprzedzała, jeśli potrzebowała wziąć wolne. Tym razem Bruce nie otrzymał od niej żadnej informacji, co bardzo go zmartwiło. Postanowił więc sprawdzić, czy Cori nie miała w drodze do sklepu jakiegoś wypadku, albo może zepsuł się jej samochód. Podróż na plantację Mount Holly zajęła mężczyźnie około 15 minut. Gdy dotarł pod bramę posesji, dostrzegł jej samochód, ale kobiety nigdzie nie było. Mężczyzna opuścił swoje auto i udał się w stronę drugiego pojazdu. W środku niczego nie znalazł. Zauważył, że samochód pokryty jest rosą. Dlatego do głowy przyszła mu myśl, że musiał stać w tym miejscu całą noc. Zdecydował się pójść do domu kobiety i tam sprawdzić, co się z nią dzieje. Drzwi otworzył mu mąż Coriny, Steve. Na pytanie, gdzie jest jego żona, odpowiedział, że nie wie. Stwierdził, że zeszłej nocy pokłócili się, a potem kobieta wyszła. Bruce'owi ta odpowiedź wydawała się dziwna. Tak po prostu wyszła bez słowa i nie wróciła przez tyle czasu? Mężczyzna poinformował jeszcze Steve'a, że przed bramą stoi porzucony samochód Coriny i że jego zdaniem trzeba zadzwonić do szeryfa, by zgłosić zaginięcie. Steve Malinowski przystał na tę propozycję i udał się na komisariat. Podczas składania zawiadomienia na posterunku opowiedział o kłótni, do której doszło wieczorem. Nie był jednak w stanie powiedzieć, jaki był jej powód. Zaraz po awanturze kobieta miała zabrać kluczyki do samochodu, wyjść z domu, a potem odjechać. Według zeznań Steve'a, zegarek wskazywał wówczas godzinę między 23 a 23.30. Wtedy widział żonę po raz ostatni. Policja od razu zajęła się sprawą. Na plantację wysłano kilka radiowozów i śledczych, którzy mieli przeszukać teren.
Przeczesano niemal całą plantację Mount Holly, a także okoliczne drogi. Nie natrafiono jednak na jakikolwiek trop, żadnych rzeczy osobistych ani śladów walki. Nic, co mogłoby wskazać policji, co stało się z kobietą. Początkowo przypuszczano, że Corina mogła dobrowolnie oddalić się od domu i uciec od męża, z którym od lat się nie dogadywała. W taką wersję wydarzeń nie wierzyła jednak rodzina kobiety. Jej bliscy przekonywali, że to niemożliwe, by zostawiła dzieci i wyjechała bez słowa. Uwagę śledczych od początku skupiał Steve Malinowski. Jak mówił po latach kapitan Dean Kokinda z biura szeryfa hrabstwa Berkeley, który pracował przy tej sprawie, mąż zaginionej opowiadał wykluczające się historie. Mówił, że gdy żona wyszła z domu po kłótni, on stał na werandzie. Widział, jak wsiadała do swojego samochodu, a po chwili przesiadła się do innego. Problem z tą historią polega na tym, że dom znajdował się jakiś kilometr od drogi, a do tego pomiędzy nim a drogą był gęsty las. Nie mógł tego widzieć. Nie mógł w ogóle widzieć tej drogi. Później mężczyzna opowiadał o rzekomym romansie, w który uwikłała się jego żona. Sugerował, że może uciekła z kochankiem i wcale nie chce wracać. Ale funkcjonariusze nie dawali wiary jego słowom. Od początku czuli, że mężczyzna kłamie. Tym bardziej, że dotarły do nich informacje o przemocy domowej, która miała miejsce w domu Malinowskich. Śledczy postanowili dokładniej przyjrzeć się Steve'owi. Przesłuchiwano go wielokrotnie, poddano nawet badaniu wariografem, ale wyniki nie były jednoznaczne. Dlatego Steve żadnych zarzutów nie usłyszał. Czas płynął, a śledztwo stało w miejscu. Minęło nieco ponad 10 miesięcy, gdy policjanci znów otrzymali telefon od Malinowskiego. Tym razem mężczyzna zgłosił zaginięcie swojej pasierbicy, 11-letniej Annette, córki Coriny. Policyjny telefon zadzwonił po godzinie 16, 4 października 1988 roku. Policjanci, którzy dotarli na plantację Mount Holly jako pierwsi, zaczęli od rozmowy ze Steve'em. Mężczyzna powiedział, że Annette wyszła z domu do szkoły, jak każdego innego dnia. Zabrała ze sobą psa i poszła na przystanek autobusowy, znajdujący się naprzeciwko plantacji, skąd codziennie odbierał ją szkolny bus. Była jedynym dzieckiem, które wsiadało w tym miejscu. Dziewczynka miała na sobie czerwone spodnie, czerwoną koszulę i białe buty. Funkcjonariusze rozpoczęli od przepytania świadków. Na przystanku przy autostradzie numer 52 około godziny 7 widział ją kierowca przejeżdżającego tamtędy autobusu. Jak zeznał, dziewczynka stała spokojnie, z psem przy nodze i czekała na busa. Zaledwie 20 minut później na przystanku pojawił się szkolny bus, ale 11-latki już tam nie było. Steve nieobecność dziewczynki zauważył dopiero około godziny 16, gdy nie wróciła do domu ze szkoły. Zaniepokojony zadzwonił do dyrekcji, która przekazała mu, że Annette tego dnia w ogóle nie pojawiła się na lekcjach. Zanim mężczyzna powiadomił policję, postanowił sam sprawdzić okolice i ustalić, czy 11-latki nie ma gdzieś na terenie plantacji. Pierwsze kroki skierował na przystanek autobusowy, ale dziewczynki tam nie było. Znalazł za to coś innego, kawałek papieru. Tak opisał to dziennik Herald Journal. Notatka, napisana na szkolnym papierze od segregatora, leżała w małej drewnianej chatce, którą ojczym zbudował dla dziewczynki na przystanku, by chroniła ją przed złą pogodą, gdy ta czekała na autobus do szkoły. Na kartce znajdowała się wiadomość. Tato, mama wróciła. Muszę iść z nią. Przekaż chłopcom całusy i uściski. Ciebie też całuję. Kocham cię, Annette. Notatka wyglądała jak napisana w pośpiechu. Kilka słów zostało przekreślonych, inne dodano. Po znalezieniu tego zawiniątka mężczyzna zdecydował, że nie ma sensu szukać dziecka samodzielnie i zadzwonił na policję.
Od razu przekazał funkcjonariuszom notatkę. Opowiedział też, co się stało. W przypadku zaginięcia liczy się każda minuta, dlatego kartka od razu trafiła do ekspertów od pisma ręcznego, którzy dokładnie ją przebadali. Po analizie zeszytów Anet uznano, że notatkę na pewno napisała 11-latka. Nie ustalono, czy zrobiła to z własnej woli, czy ktoś ją do tego zmusił. Przesłuchano świadków. Okazało się, że dziewczynkę widziały dwie osoby. Wspomniany kierowca autobusu, mijający przystanek około godziny 7 i przejeżdżająca tamtędy studentka. Później ślad się urywał. Coś musiało wydarzyć się między godziną 7 a 7.20. Co ciekawe, wraz z dziewczynką zniknął też pies, który towarzyszył jej na przystanku. Dni mijały, a los 11-latki pozostawał nieznany. W tym czasie policjanci wiele razy przeszukiwali pobliskie tereny, plantacje Mount Holly oraz okoliczne drogi. Zaangażowano funkcjonariuszy z psami, a także helikopter. Jeden ze śledczych mówił później w telewizji. Obszar był ogromny. Próbowaliśmy go przeszukać bardzo dokładnie. Współpracowaliśmy nawet z Wydziałem Dzikiej Przyrody, który dobrze znał teren, ale to okolica pełna wody i bagien. To było naprawdę trudne. Policji nie udało się odnaleźć jakichkolwiek śladów ani wskazówek. W poszukiwania Anet zaangażowali się koledzy i koleżanki z jej klasy. Po zaginięciu rozwieszali w okolicy ulotki z fotografią dziewczynki. Mieli nadzieję, że w ten sposób uda się ją odnaleźć. Ale 11-latka przepadła jak kamień w wodę. Podobnie jak niecały rok wcześniej jej matka Corina. Jedna z jej ówczesnych znajomych tak po latach wspominała tę sprawę. Nie ma dnia, żebym o niej nie myślała. Trudno mi patrzeć na zdjęcie Anet. Pamiętam ten sweter. Pamiętam jej fryzurę i kolczyki. Jakie hipotezy dotyczące zniknięcia Coriny, a potem jej córki Anet, przyjęli śledczy? Pierwsza z nich zakładała, że matka i córka padły ofiarami mordercy. Jednak śledczy wiedzieli, że sytuacja, w której dwie osoby znikają w tym samym miejscu, w odstępie roku, jest mało prawdopodobna. Dla wielu oczywisty wydawał się udział Steve'a w tych zdarzeniach. Rozważano opcję, że może mężczyzna najpierw w złości zamordował swoją żonę, a później pozbył się pasierbicy. Może 11-latka zadawała pytania dotyczące zaginięcia matki, robiła się podejrzliwa wobec ojczyma lub była świadkiem tego, co Steve zrobił Corinie. Według śledczych tę tezę potwierdza miejsce, w którym mieszkała rodzina. W końcu cały teren plantacji stanowiło prawie 2,5 tysiąca hektarów, pokrytych bagnami i gęstym lasem. Taki obszar stanowi idealne miejsce do ukrycia ciał. Ale mimo wielokrotnych przeszukań niczego nie znaleziono. Jeden ze śledczych powiedział w rozmowie z prasą. Było wiele czerwonych flag związanych ze Steve'em, ale niczego nie mogliśmy mu udowodnić. W głowie funkcjonariuszy pojawiła się również myśl, że Corina uciekła od męża, a rok później wróciła po swoją córkę. Ta teoria wydawała się śledczym bardzo prawdopodobna. Tym bardziej, że dziewczynka zostawiła wiadomość, w której poinformowała ojczyma, że mama wróciła. Oprócz 11-latki tego dnia zaginął też jej ukochany pies, więc być może Corina zabrała ze sobą córkę oraz zwierzę. Tu pojawia się jednak pytanie. Kobieta wraz ze Steve'em doczekała się jeszcze dwóch synów. Dlaczego więc wróciła tylko po córkę, a chłopców zostawiła z toksycznym ojcem? Zdaniem śledczych takie zachowanie ma wytłumaczenie. Anet nie była biologiczną córką Steve'a, więc łatwiej było zabrać ją niż chłopców. Poza tym dziewczynka miała 11 lat. Więc zdarzały się sytuacje, w których sama szła na przystanek albo przemieszczała się po plantacji bez Steve'a,
Z kolei chłopcy nie mieli jeszcze 5 lat, zawsze przebywali pod jego opieką, dlatego ich zdecydowanie byłoby trudniej zabrać. Według śledczych Corina stanęła przed wyborem. Uratować jedno dziecko albo żadnego, więc wróciła tylko po Annette. Z taką wersją nie zgadzała się Sandy, szwagierka kobiety. Gdyby uciekła, na pewno by do nas zadzwoniła i powiedziała, że wszystko jest w porządku i żebyśmy się nie martwili. Gdyby zabrała Annette, zrobiłaby to samo. Powiedziałaby: hej, mam Annette, wrócę po chłopców, nie martw się o mnie. Jestem tego pewna, ale do tej pory nic takiego się nie wydarzyło. Rodzina nie wierzyła w tę wersję także z innego powodu. Skoro Corina uciekła, dlaczego nie pojechała ukryć się do swojego brata i jego żony? Choć para mieszkała w Iowa, to byli pewni, że gdyby zdecydowała się na ucieczkę, to właśnie u nich szukałaby schronienia. Kobieta jednak nigdy nie nawiązała kontaktu z nikim z rodziny. Wątpliwości budził też fakt porzucenia przez Corinę samochodu. Jeśli uciekła, to czemu go zostawiła i w jaki sposób oddaliła się z plantacji? Śledczy brali pod uwagę, że porzuciła auto z obawy przed wyśledzeniem go przez męża. Jeśli chodzi o samą ucieczkę, mogła oddalić się pieszo lub autobusem, lub przyjechał po nią jakiś wspólnik. Swoje zaniepokojenie zaginięciem siostry i jej córki wyrażał również brat kobiety, Leon. Opowiedział policjantom, że już po zniknięciu Corey wielokrotnie odwiedzał Steve'a oraz dzieci. Podobno mężczyzna nie był zadowolony z tych wizyt, ale dużą radość sprawiały one Annette. Dziewczynka kilka razy podczas takich spotkań próbowała zaciągnąć Leona na strych, aby coś mu pokazać. Mężczyzna sądził, że chciała się pochwalić nowymi zabawkami albo ciuchami, dlatego też nie skorzystał z propozycji 11-latki. Z perspektywy czasu wraz z żoną przypuszczali, że Annette chciała pokazać mu coś zupełnie innego. Może na strychu znajdowała się Corina, żywa lub martwa, a dziewczynka po prostu starała się komuś o tym powiedzieć. Do podobnej sytuacji doszło także podczas spotkań z innymi członkami rodziny. Pewnego dnia w odwiedziny na plantację przyjechała przyrodnia siostra Coriny, Cheryl, i jej ojciec. Mąż Cori nie pozwolił jednak gościom zostać sam na sam z Annette. Dziewczynka kilka razy próbowała zabrać ciocię Cheryl na strych, ale gdy Steve to usłyszał, kategorycznie zabronił takich wycieczek. Po latach przeszukano górną część domu na plantacji, ale nie znaleziono tam niczego, co mogłoby mieć związek z tą sprawą. Na tym nie koniec. Krótko po zaginięciu Annette, rodzina jej matki zaczęła odbierać niepokojące telefony. Gdy ktoś podnosił słuchawkę, po drugiej stronie słyszał dziewczynkę, która mówiła bardzo cicho. Jej słowa były praktycznie niezrozumiałe. Nie dało się odgadnąć, co chciała przekazać. Po kilku sekundach na linii twierdziła, że musi kończyć rozmowę, bo tu cytat: oni idą. Choć rodzina zgłosiła te telefony na policję, nie udało się ustalić, kto dzwonił i z jakiego miejsca. Zdaniem najbliższych, tajemniczą rozmówczynią mogła być Annette. Zaginięcia matki i córki sprawiły, że śledczy zaczęli rozważać również możliwość działalności seryjnego mordercy. Może Corina i Annette padły ofiarami jakiegoś potwora, który grasował po okolicy. Zdecydowano się sprawdzić inne zaginięcia. W kwietniu 1987 roku w hrabstwie Dorchester w południowej Karolinie zniknęły 3 osoby. Linda McCord, Sarah Boyd i jej córka Kimberly. Tamtego feralnego wieczoru cała trójka wracała do domu z koncertu gospel. Miejscowość, w jakiej się znajdowały, leżała jakieś 30 km od plantacji Mount Holly. Kobiety nigdy nie dotarły do domu. Ślad po nich nagle się urwał. Także i w tej sprawie problemem był teren, na którym doszło do zaginięcia. Gęsto zalesiony, niewiele zabudowań, brak świadków.
Choć policja podjęła intensywne działania i przez wiele dni szukała jakiegokolwiek śladu, nie udało się rozwiązać tej sprawy i znaleźć kobiet, żywych lub martwych. 3 zaginięcia i 5 osób, po których nie został żaden ślad. To kazało śledczym myśleć, że za tym wszystkim może stać seryjny morderca. Przez wiele tygodni analizowano akta spraw. Wielokrotnie przeczesywano teren, gdzie po raz ostatni widziano zaginione kobiety. Ale wszystko na nic. Także i tej teorii nie potwierdzono. Wątkiem, który zainteresował policję, była adopcja. Jakiś czas po zaginięciu Coriny, jej brat wraz z żoną dowiedzieli się, że zgodnie z prawem mogą uzyskać opiekę nad Annette, bo dziewczynka nie była biologiczną córką Steve'a. Był jednak jeden warunek. Od zaginięcia jej matki musiał upłynąć rok. Para rozmawiała o swoich zamiarach z ojczymem dziewczynki, który przystał na tę propozycję. Sandy tak później opisywała tę sytuację. Leon mógł ją zaadoptować, bo nie była rodzoną córką Steve'a. Na chwilę przed tym, jak miał upłynąć rok od zaginięcia Coriny, zaprosiliśmy Annette do nas na lato. Steve najpierw się zgodził, ale w ostatniej chwili zmienił zdanie i zabronił jej przyjechać do nas. Niedługo potem dziewczynka zaginęła. O podobnej sytuacji opowiadała przyrodnia siostra Coriny, Cheryl. Kobieta nie widziała się z 11-latką przez jakiś czas, bo musiała poddać się operacji. Gdy już doszła do siebie, skontaktowała się ze Steve'em, chcąc spotkać się z Annette. Mężczyzna od razu się zgodził, ale tydzień przed planowaną wizytą Cheryl w domu Malinowskich dziewczynka zniknęła. Cheryl opowiadała potem. Od tamtej pory nie miałam żadnej wiadomości od Steve'a. Nawet nie zadzwonił, żeby mi powiedzieć, że Annette zaginęła. Nadszedł rok 2000. Nadzieję na rozwiązanie tej sprawy dał policji anonimowy list, który trafił na komisariat. Jak opowiadał funkcjonariusz związany ze sprawą. W liście napisano, że Corinę i Annette pochowano w hrabstwie Sumter w Karolinie Południowej. Autor podał nawet konkretną lokalizację ukrycia zwłok. Wskazał na skrzyżowanie 2 dróg. Policjanci od razu zabrali się do pracy, ale mimo szczegółowego przeszukania terenu niczego nie znaleziono. Do badań trafił też anonimowy list, ale nie było na nim śladów DNA. Kolejny ślepy zaułek. Choć po zaginięciu Coriny, a potem Annette przesłuchano krewnych i znajomych rodziny Malinowskich, to dopiero w 2016 roku na jaw wyszły bardzo ciekawe informacje. Wówczas na policję zgłosił się przyjaciel Steve'a, który opowiedział o pewnej rozmowie sprzed lat. Jak zeznał, krótko przed zaginięciem Coriny, gdy jechali bocznymi drogami plantacji Mount Holly, dotarli do stawu, wokół którego znajdowały się kopce ziemi. Wtedy Steve miał powiedzieć. To dobre miejsce na pochowanie ciała. Te słowa wprawiły przyjaciela mężczyzny w osłupienie, ale wcześniej nie powiedział o tym policji. Ujawnił to dopiero po 30 latach. To wyznanie sprawiło, że śledczy postanowili raz jeszcze przeszukać teren plantacji. Zaangażowano do tego zespół nazywany K9. To grupa funkcjonariuszy i psów tropiących zajmująca się szukaniem ludzkich zwłok. Świetnie wyszkolone zwierzaki potrafią rozpoznać zapach rozkładającego się ciała, nawet wiele lat po śmierci. W ciągu półtora roku poszukiwań psy wykopały aż 20 dołów, w których wyczuły woń rozkładającego się ciała. Nie znaleziono jednak szczątków Coriny i Annette. Czasem tak bywa, mówili później śledczy. Z biegiem lat wiatr i woda przenoszą zapachy, utrudniając psom dotarcie do ich źródła. Według służb tak właśnie mogło być w tym przypadku. Nawet jeśli ciała zaginionych zostały pochowane na plantacji, to woda zmyła wszystkie ślady albo przeniosła je w inne miejsce. Jedno dla funkcjonariuszy było niemal pewne. Ich zdaniem to Steve stał za 2 zaginięciami, tylko on miał silny motyw. Mówił o tym policjant zaangażowany w śledztwo. Po zaginięciu Coriny mężczyzna zaczął zaniedbywać dzieci. Ta sytuacja skończyła się tym,
że Annette skontaktowała się z nadzorcą terenu, na którym mieszkali, i zapytała, czy może zapewnić jej oraz braciom jedzenie, bo nie jedli od 3 dni. Kiedy mężczyzna przyszedł do ich domu i zobaczył, co się dzieje, od razu postanowił powiadomić opiekę społeczną. Wtedy Steve mógł uznać, że Annette stanowi dla niego zagrożenie. Sądząc po rozkładzie domu, jeśli coś się tam wydarzyło, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Annette to widziała. Policja obserwowała Steve'a właściwie od początku tej sprawy. Robili to jeszcze dokładniej, od momentu, gdy dowiedzieli się o przemocy domowej. O tym, że w domu Malinowskich nie było najlepiej, może też świadczyć wypowiedź samego Steve'a. Po zaginięciu żony mężczyzna udzielił krótkiego wywiadu. Reporter zapytał go, czy kiedykolwiek podniósł rękę na Corinę. Jego odpowiedź zaskoczyła dziennikarza. Mężczyzna rzucił: nie pamiętam, a o ile pamiętam, nie sądzę. Niespójne były też zeznania, jakie składał. Śledczy przypuszczali, że Steve najpierw pozbył się żony, a rok później Annette. Według tej wersji to on miał zmusić dziewczynkę do napisania listu, z którego wynikało, że matka wróciłaby ją zabrać. Oto słowa szefa miejscowej policji. To Steve'owi przyglądaliśmy się najmocniej. Przeprowadziliśmy badania na wariografię. Wielokrotnie z nim rozmawialiśmy. Nie wydawał nam się zdenerwowany tymi zaginięciami. Nie odczuwał też zbyt wielu emocji. W tej sprawie było jednak coś, co zaskoczyło wszystkich jeszcze bardziej. Zaledwie 3 miesiące po zniknięciu Annette, Steve zabrał 2 synów i wraz z nimi przeprowadził się na Florydę. Z uwagi na brak dowodów na to, że może być zamieszany w zaginięcie córki, a także jej matki, nie postawiono mu żadnych zarzutów. To oznaczało, że może bez problemu opuścić Karolinę Południową i przenieść się do innego stanu. Co jeszcze bardziej szokujące, krótko po przyjeździe na Florydę z małym Thomasem i Jamesem, Steve porzucił dzieci. Nie jest jasne, jak to dokładnie wyglądało. Według niektórych źródeł mężczyzna zrzekł się praw rodzicielskich i oddał dzieci do rodziny zastępczej. W innym artykule możemy przeczytać, że pewnego dnia zostawił chłopców pod opieką sąsiada i nigdy po nich nie wrócił. Bez względu na to, jak wyglądał sam moment porzucenia dzieci, ostatecznie chłopcy trafili do rodziny zastępczej. Steve nie poinformował o tym nikogo z rodziny Corey. Jej najbliżsi zapewniali potem, że chętnie adoptowaliby chłopców, gdyby ktoś dał im znać, że istnieje taka możliwość. Jednak o całej sytuacji dowiedzieli się zbyt późno, już w momencie, gdy dzieci oddano do adopcji. Synowie Steve'a i Coriny trafili do dobrej rodziny. Mieli szczęśliwe dzieciństwo. Dzisiaj obaj są zaangażowani w dalsze poszukiwania matki i przyrodniej siostry. Chłopcy zdecydowali się nawet na spotkanie z wyrodnym ojcem. Do spotkania doszło 20 lat po tym, jak ich porzucił. Gdy spytali go o zaginięcie Coriny i Annette, Steve odpowiedział: nie miałem nic wspólnego ze zniknięciem Coriny, ani ze zniknięciem Annette. Jeśli zostały skrzywdzone w jakikolwiek sposób, nie miałem z tym nic wspólnego. A co działo się ze Steve'em po tym, jak porzucił synów? Mężczyzna ponownie się ożenił. Doczekał się nawet 3 kolejnych dzieci. W sierpniu 2019 roku w prasie gruchnęła wieść, że trafił do więzienia na Florydzie. Ten wyrok nie miał związku z zaginięciem Coriny i Annette. Według dziennikarzy, Steve przebywa obecnie na wolności. Przez wiele lat w sprawie działo się niewiele. W 2018 roku wrócił do niej nowy zespół śledczych, który zaczął ponownie przeglądać wszystkie tomy akt. Chcieliśmy, aby rodzina wiedziała, że nie zapomnieliśmy o tej sprawie i wciąż chcemy ją rozwiązać. Zdaniem śledczych to nie były zaginięcia, ale morderstwa. A obie ofiary, Corina i Annette, nigdy nie opuściły plantacji Mount Holly. Dlatego teren przeszukano kolejny raz. Do współpracy zaangażowano naukowców, którzy sprawdzali ten obszar pod kątem gleby i topografii.
W poszukiwaniach wykorzystano również drony i georadar, czyli sprzęt, który w latach 80. XX wieku nie był dostępny. Jak na razie te działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Po latach od zaginięcia Coriny wywiadu dla podcastu Up and Vanished udzielił jej brat Leon. Czuję, że system po prostu mnie zawiódł i zawiódł też moją siostrę. Przez te wszystkie lata cierpiałem. Cały czas o niej myślę. Bez niej jestem zagubiony. Mężczyzna zmarł na atak serca w 2021 roku. Jego żona Sandy przekonywała, że śmierć spowodował ból po stracie siostry i jej córki. Chciał tylko wiedzieć, gdzie jest jego siostra. Kochał ją i tęsknił za nią. Żałował, że nie może znowu przytulić swojej siostrzenicy, ale w głębi serca wiedział, że nigdy nie będzie mógł. Szkoda, że nie ma żadnego sposobu, którym mógłby dać mi znać, że znowu jest z Coriną i Anet. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.